Holiday Inn, Jakub Szymczak, witam Państwa serdecznie. Ostatnie chwile przed meczem z Żalgirisem Wilno, przed pierwszym meczem trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Ze mną jest trener Mariusz Umak. Panie trenerze, wszystko już wiadomo, więc zacznijmy może od obsady bramki. Kotorowski, Burić, bo to kibiców interesowało po meczu z Krakowem. Kotorowski, dzisiaj Kotorowski i na razie tak zostaje. No właśnie, niektórzy się zastanawiają, czy to jest tak, że Kotorowski, bo w Lechu już były takie praktyki, że po błędzie od razu nie kreślimy zawodnika, ewentualnie później. No tak, ja to zakomunikowałem już na samym początku, że jeden błąd nie wpłynie na to, że bramkarz straci miejsce w podstawowej jedenastce, natomiast wpływa na to forma sportowa, więc na dzień dzisiejszy w mojej ocenie i moich współpracowników Krzysiek Kotorowski w lepszej formie niż Jasmin Burić. Dużo zmian zapowiadał Pan już na konferencji w Poznaniu, więc jakie te zmiany w tym składzie na mecz z Żalgirisem w porównaniu do tego, co wyszło na mecz z Krakowem? Może nie dużo, ale kilka w formacjach ofensywnych zmienimy. Ci zawodnicy, którzy odpoczywali w meczu z Krakowem, dostaną swoją szansę, więc 3-4 zmiany na pewno są. Czyli kto? Gergo Lorencic? Nie, Gergo nie. Dzisiaj Gergo usiądzie, zagra Szymek Pawłowski na bokach z Wojo, mówi Paripem, ale zagra Todor, czyli zagra Hamelainen, zagra Drewniak. Także Kamiński, Marcin. Także to są te postacie, które ostatnio od początku nie grały. Linia defensywna jak będzie wyglądać? Tak jak grała w meczu z Krakowią, w miejsce Huberta zagra Marcin Kamiński. Można się spodziewać, że Żalgiris to jest zespół, który lubi oddać piłkę rywalowi. Lech z kolei lubi przy niej być, więc chyba można się spodziewać, że ten mecz właśnie tak będzie wyglądał. Zakładacie to, że możecie być zmuszeni do gry atakiem pozycyjnym? Tak nam się wydaje, natomiast pierwsze minuty to określą. My szykujemy się na wiele wariantów, ale jesteśmy przygotowani do tego, żeby zagrać w ataku pozycyjnym, bo najprawdopodobniej Żalgiris będzie chciał tak rozegrać to spotkanie. Zabezpieczacie się w jakiś sposób? Ćwiczyliście przed ewentualnymi kontratakami zespołu z Wilna, które są najgroźniejszą ich bronią? My tak naprawdę od wielu miesięcy staramy się to wszystko równoważyć i przygotowując się do tego meczu byliśmy pełni, gdzie wszyscy byli jeden trening, także tutaj o zbyt wielkiej pracy nie można mówić, jak się gra co 3 dni, ale ta praca jest wykonywana, także zwracamy na to uwagę i będziemy na to uczulać zawodników. Wiemy, że Lech przyjechał tutaj po zwycięstwo, ale trener Jan Urban na przykład po wczorajszym meczu z Molde z wyniku 1-1 był zadowolony. Czy gdyby taki wynik padł dzisiaj w Wilnie, trener Mariusz Urmak również byłby zadowolony? Nie, wszystko zależy od okoliczności. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, ale trener Urban przegrywał. Także pewnie był zadowolony, dlatego że udało mu się strzelić bramkę na wyjeździe. My od samego początku chcemy grać o zwycięstwo i zobaczymy, jak ten mecz się potoczy.